W jakiej miejscowości? My jesteśmy obecnie mieszkamy w miejscowości Struga, do Wałbrzycha, a ruszamy z grupą Wałbrzyską. Grupą Wałbrzyską, tak? Która to jest Państwa pielgrzymka? Bo idziecie całą rodziną? Nie, nie. Żona nie, zostaje. Ja zostaję, ja tylko przywiozłam dzisiaj. Tak. A ja ruszę z trójeczką dzieci. Trójeczką dzieci. One już szły tak jednodniowo, teraz na trochę dłużej, bo dwa dni. Dobrze, i w jakiej intencji Państwo idą? Swoich prywatnych. Skąd panie idą do Częstochowy? Z jakich miejscowości? Ja z Dzierżoniowa. A ja? Ligota Wielka. Jestem z Akanatu Szczegom, ze Szczegomia oczywiście. No moja to jest dopiero trzecia, ale z małżonką idę, małżonka ma 10 w tym roku. Razem idziemy. Ja jestem z Kudowy. Wszyscy jesteśmy z Kudowy, tak? Ja idę ze Szczegomia. Która to jest pani pielgrzymka? Trzecia, druga ze Świdnicy. Która to jest pani pielgrzymka? Pierwsza czy może już kolejna? Pierwsza. A moja 13. Pochodzi pani co roku, tak? To znaczy wtedy, kiedy mogę. No bo jak pracowałam, to wiadomo, urlop. Mhm. Ale jak mogę, zdrowie pozwala, to idę. Nie? Która to jest pana pielgrzymka? Szósta. Szósta. To szósta. Już... Z tym, że to nie jest Świdnicka, bo pierwszą pielgrzymkę swoją wrocławską odbyłem w 88 roku. I co pana skłania, żeby iść właśnie na Jasną Górę pieszo? Jak ksiądz Ignacy powiedział, są to swego rodzaju rekolekcje w drodze i swój urlop w miarę możliwości zawsze staram się wykorzystać właśnie w taki sposób, żeby naładować baterię duchowo, prawda, się wzmocnić z tego. To pozwala oczywiście, sam doświadczam łask, które daje taka pielgrzymka. I zachęcam tych, którzy się jeszcze nie zdecydowali, żeby chociaż raz spróbowali. Idzie pani z dziećmi na pielgrzymkę? Tak, idę z dziećmi. I przez całą? Całą pielgrzymkę idziemy drugi raz. Skąd panie idą? Idziemy ze Strzegomia. Tak, ze Strzegomia idziemy drugi raz, to jest nasz drugi rok, kiedy dziewczynki idą, mają 6 lat. Także dajemy radę. I w jakiej intencji? A w intencji Bogu wiadomej oczywiście. Która to jest wasza pielgrzymka? Moja ósma. Druga. Pierwsza. Ósma aż? Tak. I chodzisz co roku? Tak, tak. I co cię skłania do chodzenia pieszo? Nie wiem, jakoś tak wydaje mi się, że jak już się raz zacznie, to po prostu tak jakoś się ciągnie. I w jakich intencjach państwo idą na Jasną Górę? Mamy swoje intencje i mamy intencje, jakby to powiedzieć, parafia naszej tej bazyliki. No jest takie intencje, są o ministrantu, żeby więcej przy ołtarzu było, już dużo też mamy. Mamy intencje też rodzinne. Takie intencje, że osobiste. W jakich intencjach pani idą? To różnie. Rodzina, otoczenie, przyjaciele. No każdy gdzieś, jak się już tak wychodzi, to każdy prosi o modlitwę i to się zabiera tych wszystkich do plecaka i się idzie. Przede wszystkim w intencjach rodziny, w intencjach też własnych, sąsiadów, znajomych, wszystkich współpracowników pracy. Tak, to są moje intencje. Bogu wiadomych. Ogólnie no, ma się jakieś tam różne troski w rodzinie i chciałoby się, żeby było lepiej. I taka jest nadzieja, że Matka Boska pomoże w jakiś sposób. No ja głównie za rodzinę. Ja też. Ja za swoją przyszłością.